No dobra, jesteśmy z powrotem i Seashell Shenanigans. Co? Seashell Shenanigans. Nie wiem, nie potrafię tej nazwy wymienić, tej ostatniej w sensie. Tak czy siak, tu będzie japońska nazwa i let's go! Więc czas na najgorsze poziomy z całej gierki. Serio, nie cierpię tych poziomów. No i przy okazji śmierć. Poza tym, że soundtrack mają fajny, to muszę przyznać, że to są jedne z najgorszych poziomów w całej tej gierce. Serio, poziomy pod wodę nawet w Crashu Trójce nie były aż tak złe jak te poziomy. Dlaczego te poziomy są takie złe, Pomidorze? Dlaczego ty te poziomy wyzywasz? Dlaczego te poziomy obrażasz? Z powodu takiego, że raz... są one... trudne dosyć. Dwa... są strasznie długie. Co oznacza, że... jak zgubicie jedną skrzynkę, to sorry Winnetu, od początku musisz przechodzić poziom. Serio, to jest jeden z... Szczerze wam powiem, że gdyby te poziomy się nie pojawiły, to może bym nie miał takiego wielkiego zażenowania i hejtu w stronę The Wrath of Cortex. Ale serio, te poziomy są tak paskudne. Nie lubię, no powiem szczerze, nienawidzę poziomów podwodnych w The Wrath of Cortex. Nie będę się bał tego powiedzieć. Po prostu ich nienawidzę. Wolę już poziomy podwodne w Crashu Trójce, bo one są ciekawsze. Nie wiem, moim zdaniem lepsze niż te w The Wrath of Cortex. I tak, muszę podkreślić to zdanie, moim zdaniem. To, że dla ciebie poziomy w Trójce podwodne są do dupy, nie oznacza, że dla mnie. I znowu, to też działa w odwrotną stronę. Jeżeli dla mnie coś jest do dupy, to nie znaczy, że dla kogoś innego musi być do dupy. Ale tak, ten poziom ma jedyną ciekawostkę, która tak naprawdę w sumie nie wiem, czy można nawet ciekawostką nazwać, ponieważ to jest raczej coś dosyć oczywistego, ale... na rzecz tego let's playa uznam to, że to jest ciekawostka, ok? Więc... te poziomy to parodia poziomów podwodnych z Crasha Trójki. Serio, to o tym mówi nam ciekawostka. Oprócz oczywiście takim czymś jak... no te poziomy to jest dosłownie parodia tego, co jest w Crashu 3, oprócz właśnie tego, co teraz mamy, czyli takiego działka, w którym Crash jest bezpieczny. Ale to tylko w teorii jest bezpieczny, dlatego że jak spadnie na niego mina, no to no sorry Crash, ale możesz pożegnać się z życiem. No i poza tym, że tutaj wrogowie są w miarę oryginalni, no bo nie ukrywajmy, ale no niektóre zwierzątka, tudzież po prostu niektórzy wrogowie nie pojawili się w Crashu Trójce. No bo jak pamiętacie, w poziomie podwodnym w Crashu Trójce, dokładnie w Under Pressure i... nie pamiętam, jak tamten poziom się nazywał, kurde. To tam były m.in. te takie ryby, co cię... no co powodowały, że mogłeś zamienić się w taką rozdymkę. No. I też te węgorze, które się pojawiały, co mogły cię... no, że tak powiem... ciapnąć. I nie mówcie, że ja zwaliłem sprawę z tym. Nie no, kurde, serio, to jest żenujące teraz. Właśnie między innymi też za to nie lubię tego poziomu, za tą właśnie podchwytliwą sekcję, ponieważ... tutaj musisz tak naprawdę... ogarnąć coś takiego, że... o właśnie, trzeba zrobić coś takiego i teraz... o! Dokładnie tak. I teraz będzie wszystko cacy. Dlatego nie lubię tego poziomu między innymi. A bardzo się wkurzę i się zdenerwuję, jak się okaże, że jakieś skrzynki pominąłem. W sensie, jakąś skrzynkę pominąłem. Sorry, że powiedziałem tutaj tak trochę
niewyraźnie, ale po prostu chcę wszystko przekazać wam w tym let's playu, no i tak to jakoś wychodzi. 50 żyć. No już, już jesteśmy niedługo 99, tak. To chciałem wam powiedzieć. Ponieważ szczerze, The Wrath of Khorne ma o tyle kolejną taką pozytywną rzecz, że tutaj łatwo życia jest zdobyć. To jest coś a la taki, nie wiem, a la Crash 2 zmieszany z jedynką, jeżeli chodzi o zdobywanie żyć. Bo serio, w Crashu 2 i w jedynce bardzo łatwo życia zdobyć. Bardzo łatwo w ogóle dość szybko... Można bardzo szybko dojść do liczby 99 w Crashu 2 i 1. To chciałem powiedzieć, kurde. No i mamy wszystko. I kurde, tak to ma właśnie wyglądać, a nie kurde, że coś pominąłem. Bo będę zły wtedy. Bardzo, bardzo, bardzo zły. Okej. Więc czas na Banzai! Banzai! Leave my levels alone! Więc tak, jak mogliście zauważyć, mamy tutaj teraz poziom Coco. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy Coco może na nogi stanąć, tak szczerze, no bo nie ukrywajmy, ale w Crashu Trójce jedyne w sobie dwa poziomy Coco to był ten z Purą i te na skuterze. I tak, o ciekawostkach z tego poziomu wam nie powiem, dlatego że nie możemy zrobić tego poziomu na 100%. Ponieważ potrzebujemy klejnocika o danym kolorze, którego nie posiadamy w chwili obecnej. Ale muszę przyznać, że lubię bardzo klimat tego poziomu. To jest taki bardzo japoński klimat? Czy taki bardziej chiński? W sumie nie wiem. Mi się wydaje, że to jest bardziej taki japoński klimat, ale mogę się mylić. I tak, tutaj wrogami będą takie oto jaszczurki oraz ninja, którzy będą rzucali w nas. Ale się boję tych ninja. Jezus Maria. Oni są przerażający. No, jak widzicie, brakuje nam klejnocika czerwonego, więc tja. Więc póki co sobie nie zwiedzimy całego poziomu 100%. No, ale trochę żyć się zdobędzie. No i przy okazji kryształ, no nie? Bo kryształy są bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym. I tak, tutaj będą też ziomkowie, co będą w gonga uderzali. I szczerze, nic takiego się nie dzieje, jak oni uderzają w gong. Po prostu se uderzają i tyle. Może się nudzą, może nie mają co innego do roboty. Więc se w gonga uderzają. Tak swoją drogą, taki fun fact trochę, ale zauważyłem, że mój let's play z The Wrath of Khorne sprzed tych 4 lat, w sumie niedługo to będzie sprzed 5, biorąc pod uwagę, że w 2020 to już będzie 5 lat, odkąd zrobiłem ten let's play, to tak szczerze zauważyłem, że let's play jest super popularny na moim kanale z The Wrath of Khorne. I tak szczerze wam powiem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w Polsce mało kto nagrywa The Wrath of Khorne. W sumie się nie dziwię, no bo kto chce na tak słabą grę tracić czas? Poza mną. Nie no, nie będę tak tej gry bardzo cisnął, no bo ta gra aż tak zła nie jest, ale nie jest ona tak super dobra, jak wszyscy nazywają tę grę. Bo jak dla mnie to ta gra, no mówię, jest mocnym średniakiem. W moim odczuciu, of course. I zanim ktokolwiek powie: ej, Pomidor, ale mówiłeś, że nie można zrobić 100%, to po co wchodzisz do bonusów? Raz, po to, żeby zdobyć sobie owoce Umpa i życia, a dwa, że nie możemy zrobić 100% zdobywając wszystkie klejnoty i kryształy. Znaczy, no, jeden kryształ i wszystkie klejnoty. Bo klejnot za skrzynki możemy zdobyć. Przynajmniej z tego, co pamiętam. A
A, i możemy właśnie coś takiego też robić, Koko. Zapomniałem. No. I proszę bardzo. Możemy właśnie kółkiem robić takie kopnięcie. Co jest fajne w sumie. Fajny taki smaczek. Haja! Haja! Zaraz cię pocisnę, kurde, z kopyta. I tutaj mamy w ogóle posąg Korteksa, który jest, nie wiem, mnichem. No dobra, wróciliśmy sobie z powrotem. I nadszedł czas na That Sinking Feeling. I tutaj będzie japońska nazwa. I ruszamy. No, więc czas na ten oto, moim zdaniem, dobry poziom. Chociaż przyznam, że za dzieciaka nie wiedziałem, jak ten poziom przejść i sprawia mi on wielki problem. Więc tak. Jesteśmy rzuceni w sam środek Armagedonu kompletnego, ponieważ jest tutaj wojna, jak widzicie. I prawda jest taka, że możemy łatwo zginąć. Bo wszystko na nas tutaj... Bo wszystko nas atakuje, jak możecie zauważyć. Serio, nie mam nawet jak tutaj nikogo zestrzelić. Co jedynie mogę X-em. Jako takie działko. Może nie samo naprowadzające, ale wiecie, jako takie działko. Bo nie mam tutaj możliwości, nie wiem, użyć kwadrat i strzelenia w tym wypadku. 63 życia! Tak, wiem, że za wcześnie powiedziałem 63, no ale ładny wynik. Jak na taką pierwszą sesję z Crash'a The Wrath of Cortex. I tak, nasze zadanie to jest po prostu tutaj bombardowanie tych wszystkich statków, jak widzicie. Mamy tutaj 6 do unicestwienia i 6 unicestwimy. Aha! I takie małe przeprosiny dla was. Sorry, że let's play jest w trochę takiej gównianej jakości. Ale niestety, żeby była najlepsza jakość, jaka może być, musiałbym posiadać coś takiego jak HDMI do PS2. A jako, że ja nie posiadam czegoś takiego, no to niestety będziecie musieli przeżyć troszeczkę taką gównianą grafikę. W sumie nawet nie robi mi nic teraz, że zginąłem, dlatego że po pierwsze mogę sobie teraz na spokojnie te statki unicestwić, więc szczerze, YOLO. I tak. Ciekawostka, jaką chcę tutaj wam powiedzieć, to ze wszystkich 4 poziomów o tematyce strzelania, pozostaje to Tornado Alley, Crash Steroids oraz Boss Pressure, jest to jedyny poziom, na którym możemy zostać natychmiastowo zabici, jeśli wpadniemy w statek. Czyli wiecie, jak se teraz od tak z dupy wlecę w statek, to mogę zginąć. Więc miejcie to na uwadze. I wiem, że zaraz trzeba będzie się wyleczyć. Swoją drogą jeszcze jest jedna rzecz, za którą chcę przeprosić. Jeżeli słyszycie jakieś szumy w tle, mimo tego, że audio sobie odszumiłem czy coś, to sorry, ale moje PS2 dosyć głośno chodzi. Tak, prawdopodobnie przez to, że płyta jest dosyć mocno porysowana, bo kupiłem ją w Ceksie za niecałe tam 5 dych, więc szczerze jest to duże prawdopodobieństwo, że po prostu PS2 już z tym nie wyrabia. Płyta jest tak mocno zjechana, że no. Że ten tego. Ale kurde, szybko nam idzie. Zaraz, kurde, mamy przecież drugiego bossa. I może trzeci warp room. Zobaczymy, czy będę w stanie zrobić ten trzeci warp room. Oh yeah! Mamy wszystko! Good work, Crash! Okej. Więc... Czas na ostatni poziom, który możemy zrobić. H2O, no! Tutaj będzie japońska nazwa, a my zatem wchodzimy tu. Okej! Zaczynamy sobie poziom w tym oto działku. W zasadzie w tej oto maszynie. I lecimy z koksem.
bo musimy w końcu zdobyć 25 kryształów znowu. W ogóle to jest taka ciekawa zależność, jeżeli chodzi o serię Crasha, bo jak pamiętacie, Crash 2 wprowadził kryształy i mieliśmy tam te 24 kryształy typu Slave i jeden Master Crystal. W trójce zbieraliśmy te odłamki kryształów w miejscach, gdzie one pierwotnie były, co nie? Bo jak wiecie, Crash 3, a raczej temat Crasha 3 to jest czas, ponieważ Time Twister i te sprawy. W Crashu Team Racing mamy kryształy wyścigowe. W Bashu mamy kryształy minigierkowe, a teraz mamy kryształy, które mają zamiar uśpić elementali. Ponieważ tak, w teoretyce, w teorii to wszystkie elementale, które są pokonywane, a raczej które są pokonane, to są od razu uśpione. Więc to bardzo fajne wytłumaczenie, jeżeli chodzi o to. Ale dobra, w becie tej gierki woda miała w ogóle zmieniać kolor. I co jest grane? Czemu kurde ja cały czas ginę? Ponieważ w ogóle w becie miało być coś takiego, że ta sekcja początkowo miała zaczynać się od tego, że Crash miał być znowu swoim skafandrze, wiecie, tym takim podwodnym, co zresztą przechodziliśmy poziom. Kurde, znowu za blisko nitra stanąłem, kurde! Jezus Maria, taki jest właśnie problem, kiedy chcę zraszować poziom, bo chcę jak najszybciej do trzeciego warp roomu. O ile mam jeszcze siły, a raczej mam siły, żeby przejść trzeci warp room. Mimo że od trzeciego warp roomu zaczynają się trochę gorsze poziomy, tak szczerze, bo... No, jest jeden, który tak naprawdę jest bardzo niefajnym poziomem. No ale dobra, mówiąc dalej. W ogóle miała być na początku sekcja z tym właśnie strojem podwodnym Crasha i miał występować węgorz, który miał zmienić kolor wody, tak jak to było w Crashu 2. I też w sekcji laboratoryjnej, jak ja to tak mogę szczerze nazwać. No ale pozbyli się tego. Nie wiedzieć czemu, nie wiem jakie są szczerze powody, bo... To jest tylko tak jakby dowód na to, że ta gra jest bardzo zraszowana, ponieważ... No okej, zanim ktokolwiek powie, ale twórcy nie muszą ci podawać powodów, dlaczego tego się pozbyli. Jak najbardziej, ale tak szczerze to jest trochę dla mnie gówniana sprawa, biorąc pod uwagę, że no jakiś powód musiał być, dlaczego nie ma tych rzeczy, które powinny być tutaj. Tak szczerze. No i też druga ciekawostka, która jest warta uwagi, to to, że jest taka, że w tej sekcji laboratoryjnej, tutaj w tych właśnie, na tych platformach miała pojawić się meduza, którą mogłeś unicestwić. I mówię to bez tutaj żadnego, ale serio, miała się pojawić tutaj... Miały się te meduzy pojawić w każdym bądź razie. Dawaj, kurde, Crash, uda ci się! A few moments later. No, tak mu się udało, pozdro 600, Crash. Żeś zginął jak taki skończony frajer. Ale przyznam, że nawet, że minęła godzinka, to naprawdę szybko idzie, jeżeli chodzi o Draft of Cortex. Może ta gra aż taka zła nie będzie, w co wątpię. Nie no, mówię, to nie jest... Ja nigdy tej gry nie nazwę krapem, no bo szczerze, daleko jej do takiego, nie wiem... Crasha, Boom Bang, czy tych gier na telefon. Ale tak... Tak szczerze, to jeżeli chodzi o te Crashe, które mają kontynuować, powiedzmy, Warped, to ta gra jest trochę taką, jak dla mnie, obrazą dla fanów Crasha. Bo szczerze, dużo jest tutaj takiego kontentu, który odgapia Crasha 2 i 3. I mówię, nie miałbym nic do tego, gdyby to była inspiracja, ale w tym wypadku nie ma czegoś takiego jak inspiracja. W tym wypadku coś takiego jak inspiracja w tej grze nie istnieje. Twórcy chyba nie znają takiego słowa jak inspiracja do tej gierki. I znowu to samo, jak ja mam zdobyć tą skrzynkę? Serio, to jest najgorsza chyba skrzynka z całej tej gierki. Autentycznie. Nie lubię zdobywać tej skrzynki. Patrzcie, ile przy okazji żyć straciłem przy tej skrzynce. Wiadomo, nadrobi się to, ale kurde, to są
to tak naprawdę traci się czas tylko zbędny. 6.5 hours later. Dobra, edyt, bo naprawdę zaczynam wychodzić już z siebie. Eternity later. 3 days later. O Jezus Maria, no kurde. 3 weeks later. W końcu się udało. Jezus Maria, ile prób trzeba było, żeby zdobyć tą pieprzoną skrzynkę, serio. To jest takie kurde. To jest żenujące, powiem wam szczerze. To jest naprawdę żenujące. Swoją drogą, za dzieciaka bałem się trochę tutaj czegoś tego, co tutaj występuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale w wersji bodajże na GameCube albo na Xboxa to tutaj Rekin pływa. Tak szczerze. I tego się trochę bałem, bo szczerze powiedziawszy, jak kolega grał wersję na Xboxa, to przyznam szczerze, czasami miałem wrażenie, że ten Rekin uderzy w tą szybę i potem no wyskoczy i krasza zarżnie, że tak powiem, tak łagodnie mówiąc. Tak bardzo tyci, łagodnie mówiąc. Coś sądzę, że z tego będzie maksymalnie 5 odcinków z tej sesji. No ale zawsze coś. Może ewentualnie zdarzy się, że zrobię jakiś albo zrenderuję odcinek półgodzinny, bo tak też może być. No ale jestem ciekaw, jak ten poziom miał wyglądać w tej w becie, gdyby te rzeczy z bety pojawiły się w tym poziomie, jakby ten poziom teraz wyglądał. Na pewno inaczej. Inaczej by tutaj się ten grało w ten poziom. I tak są tutaj ryby, co tutaj zeskaczą. Za dużo powtórzeń w jednym zdaniu. Muszę to zniwelować, ale to z czasem przyjdzie. Może mam po prostu dzisiaj taki dzień. Może to też dlatego, że dzisiaj się trochę nadenerwowałem z rana, no bo smyczka psa się zgubiła i musiałem mu dać taką super gównianą smyczkę, która spowodowała, że on se tak ją zdjął, ponieważ przeszkadzało mu, co jest normalne, no bo skoro psa to denerwuje, to ma prawo ściągnąć, no ale będąc na dworzu jest spore ryzyko, że on może uciec, a biorąc pod uwagę, że jest to wariat, tak, ten pies to jest dosłowny wariat, gdybyście mieszkali ze mną pod jednym dachem i z tym psem, to byście wiedzieli, o co mi chodzi, to szczerze powiedziawszy, wszystkiego po nim mogę się w tym momencie spodziewać, tak szczerze. Dlatego po prostu byłem striggerowany i do teraz tej smyczki nie znalazłem i no, przyznam szczerze, może być dzisiaj ambaras w domu. Tyle mogę powiedzieć, znaczy nie to, że ja będę miał jakiś ambaras, ale po prostu znowu trzeba będzie chatę do góry nogami ustawiać tylko dlatego, ponieważ no smyczka psa się zgubiła z nie wiadomo jakich przyczyn. No gad, naprawdę. Ja wiem, że ten poziom można zrobić na 100%, ale kurde, no dawaj, zbieraj te skrzynki, kurde. Crash. Dobra, powiem wam szczerze tak. Ja się poddaję oficjalnie, jeżeli chodzi o te skrzynki. Nie będę ich zbierał. Ja je dopiero wtedy zbiorę, kiedy będziemy mieli podwójny skok, bo tak szczerze, to jest szkoda czasu mojego cennego. Ja mam swoją, że tak powiem, cierpliwość. Moja cierpliwość w tym momencie została już doszczętnie zniszczona i tyle mogę powiedzieć od ciebie. Nienawidzę po prostu sterowania Crasha w tej gierce. Autentycznie Crash jest taki strasznie ciężki w sterowaniu. To jest coś, czego ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, bo dlaczego pośpiech i złe decyzje muszą doprowadzić do tego, że gra, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o przez fabułę i przez wszystko, była postrzegana nawet jako taka gierka, gdzie na oko można byłoby powiedzieć, że z tej gierki dałoby się coś wykrzesać, to nie, oczywiście, że nie.
O co mi chodziło, to to, że po prostu dlaczego gra, która ma ambicje na bycie dobrą grą, musi mieć tak skopane sterowanie Crasha, serio. Crash tutaj to jest po prostu żart jakiś. No dobra, czas na drain damage. Get over here, you little orange sponge! Cause we're gonna wring you out. No, i tutaj będzie japońska nazwa, więc tak. Jest to jedyna walka, gdzie Crunch nie ma swojego paska zdrowia. No, i praktycznie... I praktycznie tyle, co chciałem powiedzieć. I tak między innymi walka z nim się prezentuje. Pamiętam, że Jim bardzo rage'ował przy tym bossie, ale szczerze, pomimo tego, że popełniłem jeden fail, to ten boss jest super łatwy. No dobra, może dwa fejle. W ogóle w wersji beta tej gry to ta platforma, po której teraz skaczemy, w ogóle te platformy, po której teraz skaczemy, plus to gdzie, miejsce, gdzie Crunch stoi, to szczerze, to w wersji beta to nie miała być tutaj walka z bossem. Serio, w ogóle miała być inna walka chyba z bossem, bo to miała być część poziomu, który miał być. Ale jako, że twórcy zamienili to na arenę z bossem, no to mamy co mamy. I początkowo ten poziom miał nazywać się Brain Damage. Co na polskie wiecie, co, jak to może oznaczać. Brain Damage. Biorąc pod uwagę, że brain to mózg. I proszę, po bossie. Cała konfrontacja z bossem. No i mówię, jest to jedyna walka oprócz Crunch Time w wersji na PS2, gdzie właśnie boss nie ma paska zdrowia. I są spekulacje, że ten poziom miał nazywać się Drain Bash, co jest odniesieniem się do Crasha Basha. Double Jump, nareszcie. Mając Double Jump, możemy teraz wrócić do tamtego poziomu i zrobić 100%, ale nie chce mi się. Mam lenia, tyle powiem. I dobra. You are making a mockery of me in front of my minions. Not only have you defeated the elemental masks, but you are still collecting those worthless crystals. Well, you've gotten this far, and this is as far as you're gonna get. Pyro, the fire elemental, will see to that. Oh, Cortex, come on! I don't need some flaming mask to help me. I can take Crash on by myself. Crunch, you will do as I say. You and Pyro will vanquish Crash and his annoying friends. Więc co tutaj się wydarzyło, to to, że Cortex coś tam do nas oczywiście się znowu odgrażał, że bla bla bla, że co on to nam nie zrobi w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle zabawna sprawa jest taka, że jak zauważyliście, boś też i nie, ale imię Wawa w ogóle nie zostało przedstawione, tak szczerze. Co sugeruje się teraz tym, że prawdopodobnie została jakaś linia z tej gry wycięta, ponieważ szczerze, nawet w następnej cutscence, która będzie po pokonaniu tej sekcji, raczej tego warproomu, to nawet Ukałka nie wspomina o tym, że Wawa został pokonany. A nie, czekajcie, nie, nie, to nie chodzi o Wawa. Pyro nie zostaje wspominany, że został pokonany. Tak, to o Pyro chodziło. W ogóle taką mam pewną spekulację, bo Pyro jest w ogóle przywódcą elementali, ponieważ to jest ten elemental ognisty, co mogliście zobaczyć na pierwszej cutscence. I to jest takie dla mnie trochę dziwne, że przywódca elementali jest w trzecim warpoomie. I to jest też takie nawiązanie i zarazem zżynka z warped, ponieważ jak pamiętacie, Entropy był stworzycielem Time Twistera, jak możecie sobie przypomnieć. I on stworzył tam Time Twister, bo Time Twister to jest... Wytłumaczę to wam, jak będę robił Crasha Trójkę, innymi słowy. W każdym bądź razie, on był stworzycielem Time Twistera i zamiast być przedostatnim bossem, to my żeśmy go w połowie gierki musieli się już go pozbyć. Co prawda Pyro nie ma jakiejś super duper ważnej roli w tej gierce, no bo jest przywódcą elementarii, ale sam fakt, że z przywódcą walczymy w trzecim warpoomie zamiast w czwartym, mnie trochę dziwi, tak szczerze. No ale dobra.
Czas na chyba ostatnie 5 poziomów na dzisiejszą sesję. Czy mam na to ochotę? No nie mam innego wyjścia, mam po prostu na to ochotę już. Ale nie zacznę od 11 poziomu, ja go sobie chyba na sam koniec zostawimy. Znaczy czas na Smokey and the Bandicoot. Tutaj będzie japońska nazwa, a my wchodzimy do tego poziomu.